Naszymi gośćmi są trener Piasta Gliwice Marcin Brosz. Witam. I trener Olimpii Grudziądz Marcin Kaczmarek. Na początek o podsumowanie przebiegu dzisiejszego spotkania poproszę trenera Brosza. Z przebiegu meczu było, można było zauważyć, zarówno Piast, jak i Olimpia chce to spotkanie wygrać. Zarówno my, jak i przeciwnicy mieliśmy sytuacje bramkowe. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zespół, który uzyska pierwsze prowadzenie, gra będzie przebiegała podobnie, to znaczy jedni będą utrzymywać wynik, drudzy będą kontrować. I było duże ryzyko utracenia drugiej bramki i tak się stało. Dziękuję. Bardzo się cieszę, że z tak dobrym zespołem, jakim jest niewątpliwie Piast Gliwice, potrafiliśmy wygrać. Cieszę się podwójnie, ponieważ wygraliśmy pierwszy mecz u siebie przed własną publicznością. Bardzo nam tego zwycięstwa brakowało. We wcześniejszych meczach graliśmy nieźle, natomiast z różnych względów nie potrafiliśmy wygrać. Piłka jest przewrotna. Wydawałoby się, że wcześniej powinniśmy punktować, biorąc pod uwagę pracę rywali, w cudzysłowie, a punktujemy w trzech ostatnich meczach jakby z typowym i czołowym stopem tej ligi, tak? To znaczy z zespołami, które mają duże aspiracje, dobre zespoły, a przede wszystkim dobrze grają w piłkę. Mam tutaj na myśli Warta, Piasta i Pogoń Szczecin. W tych trzech meczach zrobiliśmy 7 punktów, co jest, myślę, bardzo dobrym wynikiem. Co do meczu, myślę, że tutaj i jednemu, i drugiemu zespołowi dało się trochę wyznaki to, że graliśmy trzeci mecz w tygodniu. To jest też nie bez znaczenia. No, oczywiście to są zawodowcy, muszą się dostosować, ale zdawaliśmy sobie sprawę i tutaj potwierdzam to, co trener powiedział. Drużyna, która strzeliła pierwsza bramkę, miała dużą szansę na to, żeby ten mecz wygrać. Mimo wszystko wydaje mi się, że to zwycięstwo zasłużone i cieszę się bardzo. Gratuluję chłopakom. Jeszcze raz dziękuję trenerowi za mecz. Bardzo dziękuję. Teraz czas na pytania dziennikarzy. Pytanie z trenera Kaczmarka. Tydzień temu po meczu z Pogonią. Gdzieś tutaj krążyła taka plotka o tym, że do stołka nie jest pan przyspawany i że pan się nie podda. Jak dzisiaj się pan odniesie do tej sytuacji po środzie i po dzisiejszym meczu? To ja myślę, że wyniki zawsze będą broniły albo trenera, albo będą wskazywały w polskiej rzeczywistości na to, że trzeba kogoś zwolnić bądź następnego zatrudnić. Padło pytanie po meczu z Pogonią. Tego pytania się ustosunkowałem i dalej twierdzę to samo, że to jest bardzo prosta sprawa w moim przypadku. Kontrakty są tak spisywane, że można to szybko rozwiązać. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest niestosowne w ogóle rozmawiać na ten temat. Walczymy dalej, nie, że tak powiem, nie będziemy mieli głowy w chmurach, że wygraliśmy z Piastem i z Wartą, bo daleko nam do ideału. Chcemy się zadomowić w tej środkowej strefie tabeli, natomiast przed nami mecz arcyciężki z Sandecją, potem u siebie z Niecieczą, także to mówię, no ten blok tych spotkań, w który weszliśmy ostatnio, jest naprawdę skala trudności bardzo wysoko. Póki co mamy trochę oddechu i cieszę się, zawodnicy zasłużyli na to, żeby dostać jeden dzień więcej wolnego, także daj mi poniedziałek wolny. Będziemy się przygotowywać do ciężkiego wyjazdu do Nowego Sącza. Czy jeszcze jakieś pytania? Pytanie do trenera gości. Wygraliście w tym sezonie 5 spotkań wyjazdowych. Czy dzisiaj bardziej wy zagraliście słaby mecz, czy Olimpia dobry? Ja nie lubię takich pytań, powiem panu szczerze. Co znaczy słabe spotkanie Olimpia zagrała? No, trzeba docenić klasy rywala. Myślę, że poziom był niezły. I szanujmy obydwa zespoły, a nie szukajmy jakichś podtekstów. Ktoś lepiej, ktoś gorzej. Tabela pokazuje, że myśmy mieli 19, przeciwnicy mieli 9, ale to niczym nie wskazuje, bo wszyscy podkreślamy, że ta liga jest bardzo wyrównana. Każdy może wygrać z każdym i to dzisiaj było widać na spotkaniu. Dzisiaj można było widać to na meczu, więc spotkały się dwa równorzędne zespoły. Punktuje Olimpia, a nie my. Dziękuję. Panie Marcinie, takie déjà vu chyba pan przeżył po 2 latach znowu. Bił się pan z myślami przez ten cały okres? Ma pan na myśli to, że jako Beniaminek drugiej ligi graliśmy nieźle, a nie punktowaliśmy. Jest. Znaczy jest analogia oczywiście, natomiast z jedną podstawową zastrzeżeniem, ja bym już o tym nie mówić, ale wtedy to było tylko i wyłącznie nasza wina. Natomiast w tej rundzie, w 2 meczach, przegraliśmy nie tylko wyłącznie z braku umiejętności, ale również po karygodnych, kardynalnych błędach. Ale analogia jest oczywiście i rozmawialiśmy o tym
w szatni również. No, mam nadzieję, że ta tendencja będzie cały czas taka, jak jest teraz, bo w tamtym okresie chyba 7 czy 8 spotkań graliśmy bez porażki po tym słabszym początku. Ale to jest zupełnie inna skala trudności, zupełnie inny poziom w pierwszej lidze, a w drugiej. Inni piłkarze, lepsi piłkarze, cała otoczka. Także my będziemy szanować dalej, podkreślam, każdy punkcik zdobyty będziemy szanować, bo naszym celem w tym roku jest utrzymanie się w pierwszej lidze. Czy to już, tak? Mogę? Czy to już można mówić o tym, że jest przełamanie to strzeleckie? Ja nie mówię o grze, bo grze, grę cały czas podkreśliliśmy, że ona jest co najmniej dobra. No tak, ja szczególnie cieszę się, że Piotrek Gruszkul stał się powtarzalny, bo strzelił bramkę w Poznaniu, strzelił bramkę dzisiaj. Wcześniej w tych meczach miał sporo tych sytuacji, których nie wykorzystywał. Brakuje mi jeszcze bramki Janka Dziedzica, który naprawdę, wbrew temu, co ci, co się nie znają na piłce, twierdzą, gra nieźle, pomaga bardzo zespołowi, ma sporo asyst, pracuje na ten zespół. Oczywiście napastnika się robi ze strzelonych bramek, ale póki efekt będzie taki jak w ostatnim czasie, to większość tych zawodników naprawdę zasługuje na uznanie, bo bardzo mocno pracują, są zaangażowani w to, co robią. Dzisiaj się cieszymy, ale myślimy już o Sandecji. Czy Janusz Dziedzic był dzisiaj w pełni dysponowany w ogóle? Jak ktoś tam się mówi o przeziębieniu, chorobie, powrocie z Poznania? No, jeden dzień nie trenował, chociaż tych treningów było bardzo mało, bo graliśmy 3 dni temu. Natomiast to jest twardy człowiek. Zagrał i uważam, że zagrał poprawnie, jak cały zespół. Pytanie do pana trenera Piasta. Czy to był optymalny zespół, optymalna jedenastka? Ktoś nie mógł zagrać za kartki, kontuzje? Kadra jest szeroka, wie pan. Przy tym maratonie, który gramy, każdy dostanie swoją szansę. Wiedzieliśmy, kompletując ten zespół, że tak będzie. Dzisiaj ze składu wypadł nam Tomek Bzdęga i Mariusz Skaniecz. Proszę. Czy jeszcze jakieś pytania? Panie Marcinie, może kilka słów o nowym zawodniku Olimpii, Grzyszowu? Co pan sądzi o tym zawodniku? Panie panu, trafiła się taka okazja, można powiedzieć. Wypatrzyliśmy tego chłopaka, że jest wolnym zawodnikiem, że można go zakontraktować. Na zdrowych zasadach jak najbardziej, bo to jest takie trochę zawsze do zapewnego ryzyka, bo nie wiedzieliśmy do końca, co robił i trenował. Teraz trochę gdzieś tam w Rzeszowicach, wcześniej był w Izraelu, nie mógł znaleźć klubu. My potrzebujemy ofensywnego zawodnika na skrzydło. Dostał dzisiaj szansę debiutu. Mam nadzieję, że to będzie się w dobrym kierunku rozwijać, bo od niego tylko zależy, czy w tym zespole dalej zostanie. Tak jest skonstruowana jego umowa, że on podjął określone ryzyko i my również. Wierzę w to, że nam pomoże, bo to, że ten chłopak umie grać w piłkę, to udowodnił nieraz w meczach nie tylko pierwszej ligi, ale i ekstraklasy.